Moja propozycja jest taka. Dobry dzień. O, ja mam kulki na mustor, to my przybrały, ci stary reci, bo mają monowi. Chromadion w Polsce, polskiej nacjonalności, specjalna na skilki Czerzaku u związku i z mochyłami ukraińskimi. Duże ważliwi dla polskich publicznych i dżawnych życia na skilki mają tytut i medcił, i intelektualiów, i katolickich świaszczennych kił. No, no to trzeba na pewno po dwa, a na pewno nawet nie po mamy. No, tak, no, ale to skorzeń mało, to... No to... Wiecie, zarówno w Polsce, ale też i na zachodniej Ukrainie jest tradycja, że pierwsze dni listopada są dniami, kiedy wspominamy zmarłych. Tych, którzy odeszli, tych, którzy zginęli w różnych okresach historycznych, z różnych rąk, niezależnie od narodowości i od wyznania religijnego. Chcemy symbolicznie w taki sposób, będąc tylko na tych dwóch miejscach, chcemy symbolicznie być na wszystkich miejscach ukraińskich niszczonych albo zniszczonych, tam gdzie są ukraińskie groby. Do tego jeszcze niszczenie, tak jak to jest w Werchracie, zniszczenie, rozbicie krzyża jest nie tylko nieprzyjęte, ale było zawsze, podlegało potępieniu. Воїнів української повстанчої армії і тих, які загинули в Першу світову і тут знайшли свій спочинок на місці світлім, на місці квітучим, на місці спокійнім. Аби ті, хто на землі познали Тебе через віру і устанно хвалили Тебе в небі через Христуса, Пана нашого. Вічний відпочинок радж їм дати, Пані. Я Грицеві написала, а вам не писала, бо я не маю вас устрою. Приєднали. А хто віддав це? Głosowanych i sprofanowanych w poprzednich latach rękoma polskich nacjonalistów. Głos protestu przeciw niszczeniu ukraińskich miejsc pamięci i przeciw narastającym aktom agresji wobec Ukraińców w Polsce. Zbezczeszczono w Polsce nierzadko wielokrotnie 8 ukraińskich obiektów, krzyży, pomników i grobów.
gorszącej kampanii nie cofnęli się przed szczuciem opinii publicznej na działaczy ze społeczności ukraińskiej, przed pomówieniami i manipulacjami faktami historycznymi. Proceder ten jest tym bardziej godny potępienia, że inicjatorem nagonki antyukraińskiej po uroczystościach nad grobami ofiar zbrodni wojennej we wsi Sachry był wojewoda. Same akty wandalizmu na ukraińskich mogiłach obraża i rani w równym stopniu wszystkich świadomych obywateli naszego kraju, Polaków i Ukraińców. Wszędzie zaś tam, gdzie instytucje państwa wycofują się z obowiązków, jakie nakłada na nie kontrakt społeczny, świadomi obywatele, ci, którzy są Rzeczą Pospolitą, mają nie tylko konstytucyjne prawo, ale też moralny obowiązek przyjąć na siebie bezpośrednio rolę gospodarza porzuconego miejsca. Są groby niemieckie, rosyjskie, szwedzkie, ukraińskie. A polską tradycją jest szacunek dla zmarłych. Niech spoczywają w pokoju. Wołamy, opamiętajmy się. Co nowo stanowimy o zniszczeniu festy. W nowym rozbyciu tabłyci z pryzwyszczami tych, kto zachęcał ponad 70 lat temu. Zrobimy coś. Zaczyna się już taka też jakaś robić. Musimy wypełnić ten duch, więc wygląda na to, że 3 wystarczą. I tak też przewidywaliśmy. Ale bliżej dać, jak się da beton, to to od razu zwiążę. Dotąd? No myślę. No słuchajcie, oświadczujcie, co znamia chresne. Na tej mohyli w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. To błogosław ten krzyż, który stawiamy na chrześcijańskim grobie. Nie,